Szanowni Państwo, polska państwowa zbrojeniówka ma za sobą najgorsze 7,5 roku w swojej historii. Przypomnę, 7 zarządów, prezesi aresztowani, zarzuty korupcyjne, wszystkie historie z Misiewiczem, nominacje dla wielu osób całkowicie niekompetentnych do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I co stało się gwoździem do trumny dla państwowej zbrojeniówki? Wielkie zamówienia zagraniczne, które kompletnie nie uwzględniały jej potrzeb i interesów. I tak zakłady z ogromnym dorobkiem, doświadczeniem zostały potraktowane, że cały polski przemysł obronny jest w sytuacji takiej, że rzeczywiście nie jest w stanie być partnerem przy nowych, dużych zamówieniach. A takie projekty jak dobicie armatochaubicy Krab w Hucie Stalowa Wola są kolejnymi przejawami tego działania. Kupujemy bardzo dużo za granicą, i pewnie słusznie, natomiast technologia nie przepływa, nie ma offsetu i w związku z tym grozi, że polska zbrojeniówka będzie nadal degradowana. Tenże premier Morawiecki, jeszcze jako wicepremier, ogłosił w 2017 roku strategię zrównoważonego rozwoju. Tam zbrojeniówka miała być kołem zamachowym. Dzisiaj te słowa brzmią jak ponury żart, bo fatalnie została zbrojeniówka potraktowana i zakład, przed którym się znajdujemy, jest właśnie bardzo bolesnym przykładem niespełniania obietnic, kompletnego lekceważenia ludzi. Zostało obiecane, że tutaj w tym zakładzie będą remontowane czołgi T-72, ponad 200 sztuk. To była dla tego zakładu bardzo duża nadzieja, po czym premier zaczął się z tej sytuacji wycofywać. W związku z tym związkowcy poczuli się zaniepokojeni, że z tego dobrego kontraktu nic nie zostanie. Zaniepokojeni pojechali do Ministerstwa Aktywów, pojechali do PGZ-u po to, żeby próbować rozmawiać, jak wyjść z tej sytuacji. I zamiast rząd usiąść i zacząć zastanawiać się wspólnie ze związkami zawodowymi, jak sobie w tej sytuacji poradzić, rząd zdecydował, że będzie szykanował tych związkowców, którzy o swój zakład chcieli zadbać. Skończyło się tym, że tu przyjechali tutaj, przeszukanie pokoi, pozabieranie komputerów. Absolutnie sytuacja, która miała wymusić to, żeby związkowcy nie chcieli tak bardzo dbać o swój zakład. No chyba nie muszę nikogo z Państwa przekonać, że nie tędy droga, tak? Że tak naprawdę zamiast szykan wobec związkowców powinno się usiąść i zastanowić, co zrobić, żeby ten zakład mógł bardzo dobrze funkcjonować. Bez własnego przemysłu obronnego nie można się obronić. Oprócz sił zbrojnych, sprawnych, dobrze wyposażonych sił zbrojnych, trzeba mieć przemysł obronny, który będzie w stanie odtwarzać zniszczony sprzęt, amunicję. Polska wydaje olbrzymie pieniądze na pozyskiwanie nowego sprzętu, ale nie zyskuje na tym przemysł obronny, nie budujemy tej zdolności. Symbolem tej porażki rządów PiS-u w zakresie przemysłu obronnego, własnego przemysłu obronnego, jest zakład, przed którym się znajdujemy, Bumar Łabędy, zakład, który był symbolem polskich zdolności w zakresie produkcji wozów pancernych. Symbolem porażki rządu jest to, że sprawdzony produkt w wojnie ukraińskim, jakim jest armatochaubica Krab, nie będzie dalej produkowany. Ta produkcja w najbliższym czasie będzie wygaszona, zamiast tego będziemy kupowali produkt nie lepszy, nie polski, koreański. I zamiast tutaj, między innymi w Bumarze, inwestować w nową linię produkcyjną, te nowe linie produkcyjne Polska inwestuje w Korei. To jest szkodnictwo, tak to trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, mówimy dzisiaj wyraźnie, że w Bumarze powinna rozpocząć się produkcja w kooperacji
z zakładami z Poznania, w szczególności z zakładem Cegielskiego, nowego czołgu, który będzie budowany na licencji koreańskiej. Deklarujemy to bardzo mocno. Jeżeli przejmiemy po najbliższych wyborach parlamentarnych władzę w tym zakładzie, za kilka lat rozpocznie się produkcja, jak powiadam, w kooperacji z zakładami Cegielskiego, nowej wersji tej spolonizowanej czołgu na licencji koreańskiej. Boomer Łabędy musi też przejąć, ma szansę przejąć produkcję nowego, ciężkiego, bojowego wozu piechoty. Jak Państwo doskonale wiecie, w tej chwili w testach jest nowy bojowy wóz piechoty, nad którym pracę rozpoczęliśmy jeszcze, rozpoczął nasz rząd w 2014 roku. To jest wersja lekka, wóz ze zdolnością do pływania. W tej chwili trwają prace nad tym, by tak naprawdę rozpoczynane będą prace nad ciężkim bojowym wozem piechoty i w tych pracach powinien uczestniczyć Boomer Łabędy. On powinien odgrywać wiodącą rolę w tym produkcie. Wiadomo, że jeżeli wejdzie na wyposażenie naszych sił zbrojnych nowy czołg, to ten czołg musi posiadać wersje specjalistyczne, nie tylko związane z utrzymaniem tego czołgu, ale również przeprawy mostowe. To jest kolejny segment, który może stać się domeną Boomeru w najbliższych latach. Tak jak powiedziałem, chcę tu podsumować. Nowy, spolonizowany czołg na licencji koreańskiej, wersje specjalistyczne, przeprawy mostowe, ciężki bojowy wóz piechoty i wreszcie rewizja kontraktu na armatochaubice, niezaprzestanie produkcji Krabu, stworzenie tutaj linii produkcyjnych w Boomerze. Z całą pewnością te działania będą oznaczać dobrą perspektywę dla polskiego przemysłu obronnego, a w szczególności dla tego zakładu. Jeszcze raz chcę podkreślić, wojna na Ukrainie uczy nas, że obok sił zbrojnych musimy mieć dobrze zorganizowany, o dużym potencjale własny przemysł obronny. W tym polskim przemyśle obronnym Boomer będzie miał swoją silną pozycję, to gwarantujemy.